Ja mam na imię Piotr Przybylski, jestem jednym z parafian tutaj i zapraszam na drugi śpiew piosenek żołnierskich i patriotycznych. Rok temu była pierwsza edycja, jak widać z powodzeniem, ponieważ teraz nawet więcej osób przyszło. Więc chciałem serdecznie podziękować księdzu Waldemarowi za umożliwienie tego dzisiaj spotkania naszego. Będziemy śpiewać sobie piosenki żołnierskie i patriotyczne i przejdziemy przez podróż, przez stulecia. Od okresu świetności Polski w Złotym Wieku, drugiej połowy XVII, inne burzliwe czasy polskie razem, łącznie z rozbiorami, z zaborami, z różnymi powstaniami. Jak widać, Polska była o wiele większym krajem niż obecnie, jednak też graniczyła z innymi mocarstwami, państwem tureckim, Imperium Osmańskim oraz z państwem rosyjskim i z monarchią Habsburgów. To były dosyć niespokojne czasy dla Polski, więc żeby bronić granic, żeby bronić polskich granic, przez Jana Zamoyskiego, Stanisława Żółkiewskiego, Stanisława Koniecpolskiego, Stefana Czarnieckiego i Jana Sobieskiego, który potem został polskim królem i pokonał Turków w bitwie pod Wiedniem. Miasto tutaj husarza. To była najlepsza jazda ówczesnej Europy, która praktycznie nie przegrała przez ponad 100 lat, a często walczyła z wrogiem, który był o wiele bardziej liczniejszy od niej. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mamy święto państwowe, widzieliśmy wczoraj. W naszej parafii obchodzimy go przez właściwie 3 dni. Tak samo za tydzień. Zawsze zbieram ciekawe pomysły. Ciekawe pomysły od widzów. Po prostu cieszy nas dobra. Przez koniec Polski. Lubomirscy, Czerniejscy, czy Sowiecki, wszyscy przyszli na stronę wroga, jedni został Czarniecki. Jedyny, który był wierny ojczyźnie. Można? 3, 4.
Cudem, do odpłaczącej matki pod Twoją opiekę, ofiarowany martwą podniosłem kobietę. I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu iść. Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżo, gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą. Na naszych festiwalach. Gotowi? Tak. Świetnie. Filip gotowy? To zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Jeszcze jeden mazur dzisiaj, choć poranek świta. Czy pozwoli pan na wyjścia? Młody ułam pyta. Oprócz tego
jeszcze są kieliszki do mocnej. Więc tak, pytania będą łatwe lub trudne. Proszę, bo wiem, że na sali tutaj są osoby, które bardzo znają historię, przynajmniej kilka osób. Więc jeżeli te osoby wygrają dwie nagrody, proszę przestać zgadywać. Uwaga. Pytanie pierwsze. Jaka polska królowa została świętą? Nagrody. Ja dopiero wywołam. Drugie pytanie. Proszę wymienić dwie z trzech Unii Polsko-Litewskich i gdzie miały miejsce i w których stuleciach. Proszę bardzo, pan Błoty, proszę przyjść tutaj. Pierwsza była Unia w Krewie, to jest 14 stulecie, roku 1386. No i najsławniejsza Unia Lubelska, XVI wiek, 1569. Poprawnie. Pan... Komplet, tak. Nalewka Baguni, proszę bardzo. Brawo! Ja tylko powtórzę, bo nie... Brawo! Następne pytanie. Proszę wymienić wszystkie trzy stolice Polski. Gniezno, Kraków, Warszawa. Poprawnie. Proszę sobie wybrać nagrodę. Polski kufel z piwem. Piwny. Proszę wymienić po kolei wszystkich królów Polski z dynastii Wazów. Proszę. Pierwszy król z naszej dynastii był Zygmunt III Waza. Potem byli dwa jego synowie, Władysław IV i Jan Kazimierz. I na tym dynastia się skończyła. Poprawna odpowiedź. Który miód. Gratulujemy. Datę hołdu pruskiego można się pomylić o 20 lat i imię lub nazwisko wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, który złożył hołd polskiemu królowi. Proszę pani. Tak, to wystarczy. Więc tym mistrzem krzyżackim był Albrecht Hohenzollern i to hołd pruski miał miejsce w 1525 roku. Czyli nie będzie wcale tak źle z państwem. Nie jest tak źle z państwem, całkiem dobrze. Dostałem odpowiedzi jak na razie na wszystkie pytania. Kolejne pytanie. Kto sprowadził krzyżaków do Polski? Proszę. W 1226. Kolejne pytanie. Datę bitwy pod Legnicą można się pomylić o 30 lat. Bitwa pod Legnicą. Proszę. Bardzo dobrze. 41, tak jest. Proszę sobie wybrać nagrodę. Jeszcze taki 1504. No Ryszard. To ta nagroda to chyba zostanie podzielona.
No nie oszukuj, Ryszard. Który pije piwo. Ile było powstań Śląskich? 3, dobrze. Ale też nie gratuluję. Proszę sobie wybrać nagrodę. Dobrze jest. Brawo. Proszę podać nazwiska dwóch prezydentów Polski w okresie międzywojennym. Poprawna odpowiedź. Narutowicz i Mościcki. Był jeszcze Wojciechowski. I ostatnia nagroda. Uwaga, bo to już naprawdę jest ostatnia. Muszę znaleźć. Proszę podać nazwiska lub imiona dwóch polskich kronikarzy z okresu średniowiecza. Galanonim tak, ponieważ on pisał o Polsce. Proszę, brawo, brawo. Proszę sobie odebrać nagrodę. Galanonim i Jan Długosz, to było tutaj. Te kryształy, to co zostało, ale bardzo się cieszę, że młodzi ludzie posiadają dobrą wiedzę historyczną. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Niestety. Tak nawiasem chciałem podziękować naszym sponsorom, którym są rycerze Kolumba z naszej parafii. Był konkurs historyczny. Teraz przechodzimy do Legionów Józefa Komendy, Cesarstwo Niemieckie. Józef Piłsudski wyruszył z Holandów, z Krakowa, z krakowskich Holandów, z pierwszą brygadą, pierwszą kompanią brygadą. Potem była i druga, i trzecia brygada. Brygada z szczerze, to była piechota. Piechota, piechota, piechota. Józef Piłsudski również bardzo dobry w szkoleniu wojskowym. Zostaw szereg.
i Prześwięte z Kościoła Świętego Marka w Londynie zwykle kończyły się albo Boże coś Polskę, albo właśnie tą modlitwą obozową. I tego w Polsce nie śpiewano praktycznie. To śpiewano tylko i wyłącznie na emigracji. I bardzo się ucieszyłem, kiedy wreszcie w 1973 roku tak zwane komuchy dały mi paszport, mogłem wyjechać do Anglii i zaśpiewać to w prawdziwym polskim kościele. Thank you.
Obchodzę tymi przysięgami.